W roku akademickim 2014-2015 studia na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczną 2674 osoby. Nie jest to jednak ostateczny szacunek, bo dotyczy wyłącznie studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych drugiego stopnia. W tym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim przyjęliśmy na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i na studiach jednolitych magisterskich około 10% więcej studentów niż jeszcze rok temu. Uniwersytet Zielonogórski z końcem ubiegłego tygodnia zakończył ostatnią rekrutację. Uczelnia kusiła studentów nawet tabletami, ale nie to przyciągnęło uwagę maturzystów. W tym roku ruszają nowe kierunki. Wśród nich prawo i administracja, psychologia czy komunikacja biznesowa. Właśnie te z kilku nowych możliwości UZ-u pozwoliły na owocną rekrutację. W tym roku hitem okazała się psychologia, którą po raz pierwszy uruchamiamy, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i nie. No i wychowanie fizyczne, które też po raz pierwszy jest na studiach drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, pedagogika, tak może nieco mniej w tym roku. No generalnie jesteśmy zadowoleni. Trzeba jednak dodać, że nie wszystkie nowe kierunki cieszyły się tak dużym zainteresowaniem. Uniwersytet nie uruchomi w sumie 7. Spadły inżynieria kosmiczna, polityka publiczna, architektura krajobrazu, fizyka, filozofia, kulturoznawstwo i edukacja techniczno-informatyczna. Wydawałoby się, że właśnie powołanie tych kierunków będzie strzałem w dziesiątkę. No niestety nasi kandydaci zweryfikowali nasze przypuszczenia. Uniwersytet jeszcze sumuje liczbę wszystkich przyjętych, ale już na tym etapie wyniki rekrutacji można uznać za satysfakcjonujące.